skóra węża. To gruby, można gadać, że kobra, bo to może być kobra. No, węża. Jakieś kobry. Teraz mamy ciężką trasę do pokonania. Hi, man. Yo. Just a bear. Co to jest? Wszystko jest. Chyba jeszcze powojenna, co? Ruszamy do dżungli. Wszystko mamy. Życie ostre jak maczeta. Tylko kumaci wiedzą, o co chodzi, pamiętajcie. Kto wie, napiszcie w komentarzu, że wiecie. To raczej za średniego wieku publiczność. Bo za młodzi nie wiedzą na pewno, ci starsi pewnie też nie. Ale ci tacy w naszym wieku znają te rapsy. Właśnie się zapytałem Dawida, czy jest bezpiecznie, czy nie. Jaka była odpowiedź? No nie mogę powiedzieć, bo trzeba było ciąć na YouTube'a, ale na K. Przekleństwo. Jest tutaj bardzo niebezpiecznie, moi drodzy. W Wietnamie występuje przynajmniej 200 gatunków węży, z czego przynajmniej 50 jadowitych. Tutaj mamy wszystkie 4, jeśli dobrze pamiętam, gatunki kobry. A kobra królewska rośnie do 6 metrów. 15 minut na wizytę w szpitalu. Szpitala nie ma w promieniu 50 km. Także trzymajcie kciuki. Pająki? Pająki, no jeden jest, na pewno. Niebezpieczny. Niebezpieczny, z maczetą, tak. Ale pająki niebezpieczne też są. Taszniki, na pająkach się słabo znam, także... Dobra, jeszcze mi mówiłeś, że też występują dwa rodzaje skorpionów tutaj. Oj, tak? Chyba nawet więcej, ale dwa takie najgorsze. Duże czarne, no. Które są duże i czarne, więc nie są niebezpieczne. I małe i żółte, te małe i żółte są bardzo niebezpieczne. Są dokładnie w kolorze tego, co mamy pod stopami, ale to zobaczycie za chwilę. Czyli ciężko to odróżnić na piachu. Też mamy niedużo czasu do zachodu słońca. To jest najlepsza pora, żeby szukać węży, pająków i skorpionów. Tak. A my dopiero zaczynamy wycieczkę, także będzie się działo. To ruszamy. Aha, jeszcze jedna sprawa. Wiecie, ja tam mówię, jak się przygotować na wyprawę do dżungli, no trzeba się jakoś przygotować profesjonalnie. A Dawid, nie, olewka. Mam Adidasy, żeby nie było, że złe wzorce promuje, są Adidasy w plecaczku. No to petarda, dobra. Na wszelki wypadek. To ruszamy. Oby nie było tych wszelkich wypadków, ale trzeba patrzeć pod nogi. Ale tnie. Samo odsłuchę sobie maczetą naczynie wyciąć, robię sobie jeszcze herbatę. Co? Zrobić dróżkę. O! Ignoruję drogę. I zobaczymy, co tu się czai. Trzeba pod nogi patrzeć. No trzeba, no. Wąż mokasyn się czai. Albo... Jak dasz radę grubszy, to może być grubszy, no pewnie. Elegancko, będzie herbatka. O, niego się leje. Pięknie, idealny czajnik, no. Jak u babci. Lejemy wodę. Będzie na herbatkę, jointik, elegancko. Dawid jeszcze dla siebie musi ukroić, uciąć.
O. Coś mnie atakowało. Dobra. No dobra, idziemy, co? Kubeczki gotowe. O, ale mi coś gryzie. Coś mnie zaatakowało. Pamiętajcie, żebyście sami nie wpadali na pomysł, jak będziecie sobie podróżować i co? O, i sobie samemu do dżungli w Wietnamie. Ja idę z Dawidem, on tutaj zna tereny, bo już tutaj łaził nieraz. Także wiecie, zawsze lepiej. No wiadomo, to co nas tu spotka, to nie wiadomo, ale przynajmniej wie mniej więcej, gdzie iść. Jakiś chłop do nas chce dołączyć. Ale bar, moi drodzy, chyba tak. Gościu mył nogi w rzece, cały ubrany na moro. I się pyta, czy może iść z nami. Jak chcesz, to idź. No, ale nie wiem, gdzie on nas dogoni, bo on był z drugiej strony rzeki. Ale mnie coś gryzie w ten czas. Miejmy nadzieję, że to nie jakiś miejscowy Rambo. Tutaj masz wanilię. No. No, i dołączył do nas. No, bo już. Oh. What's your name? My name is Stu. Stu? Oh. Yes. How long you are here? In the morning? Coming in the morning? Yeah, only one in the morning. In the morning? And you didn't see nobody? No, nobody. Oh. Mówi, że nikogo od rana tu nie widział w tej dżungli, że jesteśmy pierwszymi ludźmi. Śliskie kamienie. Prawie dochodzimy do wodospadu. Już słychać. Skóra węża. To gruby, można gadać, że kobra, bo to może być kobra. No, jakieś kobry. Widać wodospad. Tutaj jakiś taki naturalny basen. No. A nasz ziomek z nami. Ziomek też ma maczetę przy plecaku. A co on tu robił? Dawid mówi, że pewnie jakiś kłusownik, ale nie wiadomo. Kąpać się nie będziemy, bo nie chcemy się moczyć, ale miejscówka super. Takie tam rozmowy z maczetą w ręce. Wodospad nie jest jakiś wielki, ale ładny. Idziemy jeszcze poszukać drewna na ognisko. Co będziemy herbatę w tych bambusach robić, o ile się nam uda. No i sobie zajaramy od razu. Dawid pyta tego chłopaka, bo on pyta, po co my ognisko robimy? Mówiłem, że chcemy herbatę zrobić. Się zaczął śmiać, jak herbatę. No i mówi, że sobie jeszcze zajaramy czepalinami. Ja mówię, spoko. Także spoko. Dawid poszedł po wodę. Jest woda na herbatę. Prosto do rozpadu. No i patrzcie, jak można sobie w dżungli wodę zagotować. Wlewacie do bambusa sobie wlewacie. Bambus się nie skopci, bo jest zielony. Także woda się najpierw zagotuje, zanim się bambus przepali. Dokładnie. Trochę popsuje nam ognisko. Ale... No, no. Parę, że się woda zagotowała. Jest gitara. Woda już prawie zagotowana. Wodospad jak był, tak jest. Ziomek jest dalej. Dzwoncik skręcony. Smakuj herbatki. Dawid teraz opowiedział temu chłopakowi, jak on tutaj sobie przychodzi do dżungli ubrany, że bez butów łazi po dżungli, to chłop zwariował. Mówi, można, crazy, można. Crazy.
No, jak... A, tak w ogóle to jeszcze... Opowiedz, jak sobie tu przychodziłeś spać na przykład. No, jak przychodziłem? No tak jak teraz. Na bosaka po prostu z plecaczkiem. Bambusa ściąć, woda na herbatkę podstawa. Żeby było coś ciepłego do picia. Żeby węże nie przychodziły, ognisko rozpalone, no i się śpi po prostu. No, jak ognisko jest, to nie pada, wąż nie przyjdzie wtedy? Nie wiem, no do mnie nie przyszedł. Nie wiem. Ale no, liczy się próba, no czy przyjdzie, czy nie. Nie, nie powinien. Nie wiem, ale... Tak na serio, jak konsultowałem z ekspertem od węży, mówi, że bardzo nie lubią zapachu spalenizny, tak? Także no... Ciekawe, no a inna zwierzynaka występuje w wietnamskiej dżungli. Myszo-jelenie, te małe jelonki, one w nocy szczekają. Mamy tutaj kobry, mamy tutaj niedźwiedzie w tych górach. Niedźwiedzie są? Są na poważnie, tutaj to nie ściemniam, są niedźwiedzie. Podobno tygrysy są, ale tych tygrysów w Wietnamie to jest tam... Z tym to bym się mógł też na pewno głosić, bo pewnie jak są, to już połapane pewnie. No, to pewnie w garze gdzieś tam, ale teoretycznie tygrysy, na pewno lamparty. Są lamparty też? Są lamparty i są jakieś mniejsze koty drapieżne, tam kilka gatunków różnych. Łaśnice oprócz tego, skorpiony. A największym utrapieniem będą tutaj mrówy. Wielkie mrówy. Jak was pogryzą, to na to trzeba uważać najbardziej chyba. Bo przed tym nie wiem, jak się opędzać. Na węże ognisko, na niedźwiedzia, nie wiem, co tam się na niedźwiedzia robi. Na niedźwiedzia się herbaty napić, ładnie perfumem wypsikać. Kapelusz założyć, wtedy niedźwiedź nie pomyli was. Pamiętajcie, i też, no ja tego nie wiem osobiście od siebie, ale ktoś mi powiedział, że tak samo jak się załatwiać idziecie albo coś, to dalej, odchodzić gdzieś dalej od miejsca, gdzie śpicie, bo zapach też przyciąga podobno. No dwójeczki niektóre... nie robić w obozie. No, to albo prawda. Zakopywać też, zakopać. Zakopać lepiej, żeby nie wabiło. Wiadomo, nie śmiecimy w dżungli, ale gdyby ktoś musiał naśmiecić, też zakopać jak najdalej. Na pewno żarcia, nie trzymajcie jedzenia tam, gdzie śpicie, bo przylezą zwierzaki. Tu jest bardzo dużo zwierząt i nie chcecie, żeby za blisko podchodziły. No, na pewno. Wierzcie mi. Szczególnie tak jak Dawid sobie spał, nie w namiocie, tylko po prostu... Na gołej ziemi. Położył się i spał sobie. No powiem wam, że teraz jak już się dowiedziałem tak więcej, właśnie poznałem ekspertów od węży, to nie wiem, czy powtórzę. Także jak ktoś ciekaw, jak to się robi, to mam stary odcinek na kanale, ale nie wiem, czy nowy w takim klimacie powstanie. Już jakiś sprzęt chyba będzie. Człowiek już bardziej myśli po czasie, jak się dowie czegoś. No, a tak to na wariata. Parę lat bym sobie ponagrywał, także no, lepiej. Miło by było. Woda już się chyba gotuje. Rock and roll zwinięty. A jak? No i robimy herbatkę, wypalimy herbatkę. Pokazać i ruszamy herbatkę. Dalej. Herbata do środka. I teraz będziemy pili. No od razu w twoim już kolor puszcza. Pięknie i pięć no tak, minut. No u mnie już jest praktycznie, no. 5 minut dla pewności, żeby... Hi, man! Yo! I to jest właśnie fajne w spotykaniu przypadkowych ludzi. Poszliśmy z Dawidem do dżungli. Naprawdę, ten chłop się wziął znikąd. Fajnie, bardzo sympatyczny. Nawet się już nie mówił, że będą sobie przyjeżdżać do dżungli, też zwiedzać razem. Znaczy zwiedzać, nie zwiedzać, tylko... Jak można powiedzieć? Nie zwiedzać dżunglę, tylko... Eksplorować. Właśnie, tego słowa mi zabrakło. Fajnie. A w ogóle... Ty, Dawid, jak my się poznaliśmy? Z YouTube, tak? Z YouTube, ja napisałem, że jadę przez Wietnam. No właśnie, no. Dawid mnie gdzieś obczaił na YouTube, że jadę przez Wietnam i do mnie napisał w 2019. I tak się znamy. I kontakt cały czas. I to jest zarąbiste. YouTube łączy ludzi. Wiecie, co stwierdziłem? Jak już jesteśmy w takim wodospadzie, to w sumie fajnie będzie sobie wejść i wykąpać tam. Bardzo. Czy masz jakieś ostatnie słowa? Trzymajcie kciuki. Właśnie przed chwilą w tym filmie zauważyłem, co zrobił fryzjer w ostatnim odcinku, jak mogliście widzieć.
powinienem tam wrócić, bo masakra, ale to tak jest. Cena czyni cuda. Jak się płaci, ile, 5 zł za samo obcinanie biorą? Tutaj? No, no piątaka to już no, ładnie. Piątaka jak się bierze, to później się ma taką fryzurę jak ja. A jak się płaci piątaka dłużej, to się kończy tak jak ja. Tu już nic nie rośnie, nawet po pożywaniu. Niestety. Herbatka gotowa. Pokażę wam, żeście widzieli, że ma kolor. Ale za gorąca aż. Cyk. Smacznej herbatki. Wiecie co dalej. Jeszcze owoce leśne, co? Mhm. Idealnie. Dobra, zbieramy się dalej, bo no za chwilę się ciemno będzie robiło. Chcemy z dżungli wyjść, póki jeszcze jest jasno. O, Dawid mi pokazuje, jakie węże łapał. Dobra. Gotowy do drogi. A jak? Dawid jest mocny, bez butów, bez klapek. W dżungli. Da się? Da się. Ale uważam, że to nie jest dobre. Nie róbcie tego. Teraz mamy ciężką trasę do pokonania. And so clean. Air. Robi się wesoło. Powiem wam, że po ciemku żeby było to tak przerąbane. Dlatego dobrze, że stwierdziliśmy, że lepiej wracać. A i tak myślę, że za jakieś 10 minut już będzie ciemno. Przygoda w ciągu już pomału się kończy. Pamiętajcie, nie róbcie takiej głupoty, nie chodźcie sami w takie miejsca, jak nie znacie szlaków, bo łatwo się zgubić. No, a jeszcze dodatkowo nie ma zasięgu, także w ogóle bym nigdzie pomógł. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba aktualna seria i dodatkowo ci, którzy oglądali poprzednią z Wietnamu, dajcie znać, co sądzicie, bo to jest też ciekawe. Stwierdziłem, że teraz chcę zrobić dużo lepszą serię niż ostatnim razem, jak tutaj byłem. Mam naprawdę mega plany, w ogóle już myślę, że jest parę fajnych odcinków na kanale, które mogą się naprawdę bardzo spodobać, a będą jeszcze, nie wiem czy lepsze, ale też na pewno fajne. Na 100% się spodobają. Trzeba patrzeć pod nogi, czy czegoś nie ma. No, tak w ogóle to dobra wiadomość jest taka, że dzisiaj po powrocie do domu zaczynamy załatwiać wszystkie sprawy z Indiami. Czyli aplikuję o wizę. Muszę sprawdzić, co dokładnie potrzebuję, żeby wjechać. Już tam mniej więcej sprawdzałem, ale chcę sprawdzić, czy coś się nie zmieniło. Od 2 tygodni, bo 2 tygodnie temu w sumie sprawdzałem. No i trzeba już patrzeć na bilety. No i bilet będzie do Indii, a z Indii w powrót do Europy. Ale w Indiach spędzę z Alą w sumie 2 miesiące. Także to będzie naprawdę też mocna seria. Zresztą wiadomo, sami wiecie, jak ostatnie Indie się podobały ludziom. Także myślę, że tym razem będzie też bardzo dobrze, albo jeszcze lepiej nawet. Mam dużo też fajnych pomysłów na wiele fajnych nowych miejsc. No i tak jak zapowiadałem wcześniej, parę miejsc w Indiach się powtórzy, bo chcę po prostu tam pojechać jeszcze raz, żeby zobaczyć, co się zmieniło od tego czasu, co byłem. I wiecie, co jest najgorsze? Że prawdopodobnie będę musiał przyznać rację Fazowskiemu, że w Indiach śmierdzi. Może tak być, może nie być, ale na pewno tak będzie, bo jak ostatnio byłem, to było tak średnio, a teraz, jak będziemy tam podróżować, ma być 40 stopni. To ma być najgorętszy okres, jaki jest w całym roku, także
nie ma co ukrywać, ale wiem, że w niektórych miastach na pewno nie będzie ciekawy. Nie mówię, że wszędzie, bo oczywiście nie, ale w wielu nie będzie. Szczególnie tam, gdzie wszędzie na ulicy leżały śmieci, krowie placki, płynęły ścieki, no i śmieciami po prostu zawalone wszystko. Także będzie wesoło. Nikt nie ukradł. Bardzo dobrze. Zresztą tutaj nikt nie przychodzi, tylko tego, kto mnie ukradł. No i dobra, tyle by było z naszej wyprawy do dżungli. Chcesz coś powiedzieć widzom jeszcze? Co chcę powiedzieć? Przestrzec cokolwiek. Nie chodźcie do dżungli w japonkach, bo nie dlatego, że są niewygodne, są mega wygodne, ale lubią się psuć. I w ogóle chodźcie w butach, no bez przesady. Chodźcie, nie naśladujcie go. Nie, nie, to nie było dobre. Podrapane ręce, połamane nogi, wiadomo, no. Skandale w dżungli. Tak, to było na tyle. Ja w ogóle, to jest mój ostatni odcinek z tej miejscowości. Jutro żadę dalej. Także dziękuję bardzo za gościnę, za wszystko. Mojej stronie. I lecimy dalej. Dzięki wielkie. Jak się podobało, zostawcie subskrypcję. Pozdro. Elo.